Żona milicjanta zażyczyła sobie na rocznicę ślubu buty z krokodyla, więc ten wybrał się do Egiptu. Po powrocie opowiada o zdarzeniu kolegom w pracy. Poszedłem nad ten Nil, szukałem i szukałem, aż wreszcie znalazłem krokodyla. Wyskoczyłem z krzaków, dopadłem gada, dostał pałą i gazem, aż wreszcie krokodyl padł. Odwracam go do góry nogami. No i co, dopytują koledzy? Nic, bez butów był skurczybyk.